25 stycznia na 2 godziny w całej Polsce stanęły pociągi. Bezpośrednią przyczyną strajku było zerwanie rozmów z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym przez zarząd PKP SA. W trakcie negocjacji dotyczących ulgi przejazdowej dla pracowników PKP, zarząd PKP SA rozpoczął wręczanie pracownikom decyzji, które zdaniem Komitetu Protestacyjnego były niekorzystne dla pracowników. Stało się to pomimo tego, iż na 25 stycznia umówione było kolejne spotkanie negocjacyjne. Tymczasem niekorzystne dla pracowników decyzje w spółkach PKP rozpoczęto wręczać już 23 stycznia. Komitet Protestacyjno-Strajkowy uznał to za zerwanie rozmów i podjął decyzję o przeprowadzeniu 2-godzinnego strajku ostrzegawczego 25 stycznia, oczywiście spełniając wszystkie wymogi prawne konieczne do przeprowadzenia strajku. Zdaniem władz spółki, a także ministra transportu, kolejarze walczą o przywileje, które są spuścizną minionej epoki PRL-u. Czy rzeczywiście? Nie mogę się zgodzić z taką opinią, ponieważ przywilej ulg przejazdowych to jest przywilej, który dla kolejarzy był, można powiedzieć, od zawsze. Od początków kolei, jeszcze przed wojną kolejarze mieli przywileje, w czasie wojny mieli przywileje, po wojnie mieli przywileje. Człowiek, który się decydował iść na pracę na kolej, wiedział, że może te zarobki na kolei nie są zbyt duże, ale jednym z elementów jest przywilej właśnie ulgi przejazdowej dla jego i jego rodziny. Kolejny argument przywoływany przez zarząd PKP SA dotyczy zysków, jakie spółki PKP osiągną poprzez likwidację ulg dla kolejarzy. Zdaniem związkowców z powodu zniesienia ulgi kolejarze poniosą wymierne straty. Pracodawca, likwidując ulgi przejazdowe dla swoich pracowników, wykazuje bilans dodatni dla swojej spółki, natomiast pracownicy ponoszą stratę, bo to, co mieli do tej pory, chodziło nawet o dojazd do pracy, można powiedzieć za 1%, czy były to minimalne stawki. W tej chwili niektórzy pracownicy musieli ponieść wydatek rzędu nawet do kilkuset złotych miesięcznie. Przy minimalnych podwyżkach płac, a w niektórych spółkach w ogóle takich podwyżek płac w tym roku nie było. Więc jesteśmy spychani ciągle na margines, jeżeli chodzi o przychód kolejarza, bo stawki kolejarzy w tej chwili są bardzo niskie i znacznie niższe od średnich krajowych. Chciałem stanowczo zdementować opinie medialne i opinię pana ministra, że kolejarze walczą o pierwszą klasę. To jest nieprawda całkowita. Nam w ogóle nie chodzi o pierwszą klasę. No chodzi w ogóle o ulgi przyjazdowe dla nas, naszych rodzin, naszych emerytów, kolejarzy. Co dalej? Czy na kolei może dojść do strajku generalnego? W tej chwili czekamy na co się wydarzy do dnia 1 lutego. Do tego czasu jest wyznaczony termin na ewentualne podjęcie rozmów w celu rozwiązania tego problemu. Jeżeli te rozmowy nie przyniosą skutku, no prawdopodobnie dojdzie do spisania protokołu rozbieżności i trudno mi w tej chwili mówić za Komitet Ogólnokrajowy Protestacyjny Strajkowy, ale on podejmie decyzję, co dalej. Normalną procedurą przewidzianą w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest strajk generalny i załoga liczy, że takie decyzje, jeżeli nie będzie pozytywnych rozwiązań, zostaną podjęte przez Komitet Strajkowy. 21 stycznia rozpoczęło się zwalnianie pracowników w tyskiej fabryce Fiat Auto Poland. Jak wiadomo, do zwolnienia przewidziano 1450 osób. Czy proces zwalniania pracowników przebiega zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi? Rozmawiamy z szefową NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland, Wandą Stróżyk. Z pracy odeszło około 800 pracowników na 21 stycznia. Są to pracownicy, którzy podpisali porozumienie stron, czyli na zasadach dobrowolności, i na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, według informacji pracodawcy, że żaden pracownik nie otrzymał wypowiedzenia umowy o pracę, czyli rozwiązanie umowy nie zostało dokonane na zasadzie wypowiedzenia, tylko wszystkie osoby podpisały na zasadach dobrowolnych porozumienie stron. Wygląda na to, że pracodawca uwzględnił postulaty związkowców i wycofał się z pomysłu zwalniania pracowników na podstawie oceny rocznej pracy. Uruchomienie
istnienia programu dobrowolnych odejść od 2 lat domagała się zakładowa Solidarność. Przypomnę, że przez 2 ostatnie lata około 1,5 tysiąca pracowników zostało jakby albo zwolnionych, albo musiało odejść z Fiat Auto Poland. Natomiast ta kolejna grupa, która teraz odchodzi, to już będzie w sumie około 3 tysięcy ludzi. Więc Solidarność naprawdę robiła wszystko, aby ci pracownicy, którzy odchodzą, nie odchodzili na zasadach 3-miesięcznych czy 2-miesięcznych odpraw, jak to miało w ubiegłym roku miejsce, a w 2011 roku to pracownicy byli zwalniani z tytułu nieprzydatności i nie mieli ani grosza. Solidarność wszystkie te sprawy, które dotyczyły naszych członków i ci, którzy zgłosili się do nas, oddawała do sądu i wygraliśmy wszystkie sprawy. Tym samym zablokowaliśmy możliwość wypowiadania, rozwiązywania umów o pracę z nieprzydatności i skutek taki był, że w 2012 były również zwolnienia, ale przynajmniej były te odprawy kodeksowe. Dzięki programowi dobrowolnych odejść z Fiat Auto Poland odchodzą tylko ci pracownicy, którzy rzeczywiście chcą odejść. Pozostali pracują, nawet ci, którzy na początku otrzymali wypowiedzenia z pracy bez porozumienia stron. Była komisja odwoławcza, w której między innymi ja byłam. Wszystkie osoby, które, prawie wszystkie osoby, które złożyły odwołanie, zostały uwzględnione, a na pewno zostały uwzględnione wszystkie osoby, które otrzymały wypowiedzenie. I one oczywiście odwoływały się, bo miały termin 7-dniowy. I te wypowiedzenia zostały uwzględnione, zostały wycofane wypowiedzenia. Natomiast osoby, które podpisały porozumienie stron w pierwszej kolejności, a potem zdecydowały się jednak, że chcą pozostać, również pisały odwołanie. I w większości, niewiele osób tam, tych osób, które podpisały porozumienie stron, zostało nieuwzględnione. Był taki przykład takiego pana, który wziął wypowiedzenie, czyli generalnie nie podpisał porozumienia stron, wziął wypowiedzenie, gdzie odprawa dotyczyła go tylko 3-miesięczna, była tylko 3-miesięczna. No i my jako organizacja, bo był naszym członkiem związku, dzwoniliśmy za nim, co z odwołaniem, no i zachęciliśmy go, tego pana, do napisania tego odwołania. Napisał to odwołanie przy naszej pomocy, bo każdemu praktycznie członkowi związku pomagaliśmy pisać odwołania i zostało ono uwzględnione i pracuje. Przytoczony przykład, jak się okazuje jeden z wielu, świadczy o skutecznej postawie związkowców z NSZZ Solidarność wobec pracodawcy. Z drugiej strony pokazuje, że pracodawca, w tym wypadku Fiat Auto Poland, nie próbuje już na siłę forsować swoich rozwiązań, ale stara się także wsłuchiwać w głos pracowników reprezentowanych przez NSZZ Solidarność.